coming. Freedom is coming. Freedom is coming. Oh yes, I know. Freedom is coming. Freedom is coming. Freedom is coming. Oh yes, I know. Freedom is coming. Freedom is coming. Freedom is coming. Oh yes, I know. Freedom is coming. Freedom is coming. Freedom is coming. Oh yes, I know. Freedom is coming. Freedom is coming. Freedom is coming. Oh yes, I know. Freedom is coming. Freedom is coming. Freedom is coming. Oh yes. Chwała Panu za Deliverance Gospel Choir. Są to studenci Uniwersytetu Andrews oraz ich przyjaciele. Chórem dyrygował Patrick Graham, a śpiewali w tej pełnej mocy afrykańskiej pieśni o wolności. A łączy się to bardzo z dzisiejszym poselstwem doktora Nelsona. Tytuł pieśni brzmiał Nadchodzi wolność. Ja też tak będę śpiewała, gdy znajdę się w niebie. Musimy znaleźć się w niebie, aby tak śpiewać. Chcemy przywitać wszystkich, którzy nas dzisiaj oglądają. Dzisiejszy temat wykładu brzmi Prawda o stłuczonym pucharze. Chciałabym także zaprosić widzów na całym świecie do oglądania naszych kolejnych programów. Tam, gdzie oglądacie nas poprzez satelitę czy z taśm wideo, organizatorzy naszych spotkań będą odpowiadać na wasze pytania. Zatem przyjdźcie nieco wcześniej. A my tutaj, tuż przed rozpoczęciem transmisji, będziemy mieć uroczystości chrztów oraz wiele muzyki. A dzisiaj także, już za chwilę, wystąpi przed nami James Rainwater, mój dobry przyjaciel. Dokonał wielu nagrań muzycznych, pochodzi ze stanu Arkansas, ale obecnie jest pastorem w stanie Oklahoma. Jego pieśni są wielkim świadectwem wiary i nie mam wątpliwości, że będziecie słuchać go z zadowoleniem. Ty faktycznie go znasz. Tak, znam Jamesa. Był moim dobrym kolegą w szkole. Graliśmy razem w koszykówkę. Trochę jestem za niski do koszykówki, ale jakoś wychodziło. Muszę teraz coś powiedzieć dla zainteresowanych, bowiem ci, którzy spotykają się ze mną, mówią, nie jesteś tak wysoka, jak mi się wydawało. No cóż, mam tylko 1,80 m wzrostu i po prostu jestem trochę wyższa od Berniego. Muszę wam powiedzieć, że jest bardzo wysoka. Ma na pewno ponad 180 cm. Sięga tak wysoko. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni z naszego programu. Bernie to twój dobry kolega. Czy poznajesz? Najlepszy gracz w koszykówkę, jakiego znam. Dzięki. Zaśpiewaj więc ku Bożej chwale. Feeling like a prisoner from the pain of younger years, crying for the freedom you think nobody hears, searching for a reason to reach for something more. But I am here to tell you, He's opened up the door.
you're free to fly into the sky above the crowd. Leave the memories behind. Don't look back into the shadow. Because of Jesus Christ, you're free to go. Whisper from the reaches of your soul. He sees the hidden heartache you think nobody knows. He leads you to the river where healing can begin. And he offers to go with you, just like a faithful friend. Arms surround you. He won't begin without you. You're free to go. The chains no longer hold you down. You're free to fly into the sky above the crowd. So leave the memories behind. Don't look back into the shadow. Because of Jesus Christ, you're free to go. Oh, the chains no longer hold you down. You're free to fly into the sky above the crowd. So leave the memories behind. And don't look back into the shadow. Because of Jesus Christ, you're free to go. Dziękuję, James. Czyż nie jest to najlepsza wieść, jaką kiedykolwiek słyszeliście? Jesteś wolny, nie patrz wstecz na cienie przeszłości, patrz przed siebie, na swego przyjaciela na zawsze. Dziękuję. James Rainwater, to było dobre. Tak, przyjaciele, o to właśnie chodzi. O tym śpiewał także poprzednio chór. Bo wiecie, na koniec w naszej nieprzemijającej przyjaźni z Bogiem chodzi o wolność. Bóg daje wolność, chce ją dać każdemu i mówi, jeśli przyjdziesz do mnie, możesz mieć tę wolność na każdym kroku. To jest także sednem sabatu, bo sabat jest dniem celebracji wolności w Bogu. Na zachodniej półkuli naszego globu jutro będzie sabat, w północnej i w południowej Ameryce. I chcę osobiście zaprosić was do tego, wszystkich, którzy oglądacie ten program na półkuli zachodniej, bo w pozostałej części świata, w Europie, Azji, Afryce i Australii już jest sobota wieczór i następny sabat będzie za 6 dni. Ale gdziekolwiek jesteście w następny sabat, który nadejdzie, planujemy uczcić tę wolność, koncentrując się na naszej nieprzemijającej przyjaźni z Bogiem, upamiętniając naszą wolność ze Stworzycielem. Mam więc nadzieję, że jutro na zachodniej półkuli przyjdziecie znowu na miejsce waszych spotkań. Mogę was zapewnić, że przygotowano coś szczególnego.
Wolność to prawda ponad wszystkie, gdy mowa o Bożej nieprzemijającej przyjaźni. I muszę wam powiedzieć, że serca nasze radowały się, chwaląc Boga, gdy otrzymywaliśmy e-maile i faksy i listy dosłownie z całego świata, od mężczyzn, kobiet i od młodzieży, powiadamiające nas, że znaleźli tę wolność, gdyż podjęli decyzję pójścia za Jezusem przez chrzest. Setki tysięcy, mówię wam prawdę. Trudno uwierzyć, co zdziałał Bóg w ostatnich 6 dniach na naszej ziemi. I pomyśleć, że nasze seminarium nadchodzącego tysiąclecia miało małą cząstkę w tych decyzjach dla wolności. Otrzymujemy więc e-maile i faksy. Ale jedna, nie, dwie koperty zawierały coś więcej. Otrzymałem je dzisiaj i chcę się tym podzielić z wami. To jest z Westfalii w Niemczech, z miasta Hamm. Pisze człowiek o nazwisku Werner Weisdab. Czy wiecie, że w Niemczech mają plakaty naszego seminarium, ale tam nazwali je Online Meet God, w łączności z Bogiem. Napisał więc w liście, zrobiliśmy na podstawie naszego plakatu krawat. Czy to nie jest pomysłowe? Bernie i ja będziemy się bić o to, kto dostanie ten krawat. Będziemy go więc nosić na zmianę. Chcę podziękować Westfalii w Niemczech za ten dar, który dziś otrzymaliśmy. Także dziś przyszła specjalna przesyłka dla mnie z Waynesboro w stanie Virginia. Chcę zacytować wam ten list. Hello, nazywam się Paul Muscarella z Waynesboro w Virginii. Chodziłem na wykłady od początku, nie opuszczając żadnego. To było natchnieniem. Mój ojciec i ja będziemy ochrzczeni w najbliższą sobotę. Napisał to 4 listopada, a to oznacza, że jutro, Paul, jeśli oglądasz nas teraz i twój tato, chcemy obchodzić to razem z wami, gdy znajdziecie wolność w waszej przyjaźni na wieki z Bogiem. Paul pisze dalej, dlatego zapragnąłem zrobić specjalną koszulkę i chcę, byś dostał jedną. Niech cię Bóg błogosławi za wszystko, co robisz. Twój brat w Chrystusie, Paul Muscarella. Oto więc jest ta koszulka. To bardzo ładna koszulka z napisem Next Millennium Seminar, a także Net 98. Ale to nie wszystko. Patrzcie. Znalazłem nieprzemijającą przyjaźń z Bogiem. Czyż to nie wspaniałe? Dziękuję, Paul. Dziękuję ci bardzo. Tym się nie będę dzielił z Bernie, tylko ja ją będę nosił i dziękuję ci za nią. Bernie dość już dostaje. W każdym razie, halleluja, chwała Bogu. O to właśnie chodzi, przyjaciele. Wolność w naszej przyjaźni z Bogiem na wieki. Jestem rad, że jesteście znowu tutaj. Jest to, nie mogę uwierzyć, to już ostatni tydzień naszego seminarium nadchodzącego tysiąclecia. Chcę uczynić każde spotkanie tak szczególnym, jak to tylko możliwe. Dlatego potrzeba nam, żeby Bóg był z nami tutaj. Tak więc zapraszam was do modlitwy ze mną, zanim otworzymy Jego księgę. Święty Ojcze, to Twoja księga, to Twoja prawda, to Twoja wolność. Chcemy wiedzieć, co to dla nas oznacza u progu następnego tysiąclecia. Tak więc prosimy, drogi Boże, bądź wśród nas dzisiaj. Przemawiaj przez Pisma. Niech nasze umysły będą otwarte. Musimy bowiem dobrze słyszeć, co chcesz nam powiedzieć poprzez Biblię. Prosimy o to w imieniu Jezusa. Amen. Każdego stycznia w tym kraju prezydent Stanów Zjednoczonych staje w wypełnionej po brzegi sali Kongresu, by wygłosić do wszystkich parlamentarzystów i całego narodu transmitowaną przez radio i telewizję doroczną mowę zwaną orędziem o stanie państwa. Powinniście wiedzieć, że gdy to jest nadawane w telewizji, nie jest to najpopularniejszy program tygodnia ani roku, ale politycznie jest to KO. Chciałbym powrócić do takiej mowy, którą wygłosił obecny prezydent William Jefferson Clinton. Było to dla mnie zachęceniem, że wygłoszenie tej mowy zajęło mu aż 1 godzina i 21 minut. Pochwalam długie mowy. Ale chcę was zapewnić, że nie będę próbował mu dorównać. Pod koniec tego kazania, które trwało 81 minut, jeśli prezydent w ogóle wygłasza kazania, Clinton wypowiedział nieświadom tego tę samą modlitwę, którą faraon wypowiedział do Mojżesza w owej okropnej chwili, gdy plaga szarańczy spadła na Egipt. Faraon prosił, usuńcie ode mnie tę śmiertelną rzecz.
Prezydent Clinton użył co prawda innych słów, ale także prosił o usunięcie czegoś śmiertelnego. Nie mówi on o szarańczy, a raczej o pladze przemocy. Gdy to usłyszałem, uchwyciłem za pióro i prędko zapisałem jego słowa. Potępiał on, i tu cytuję, przemoc, którą nasączone są nasze środki masowego przekazu przez cały czas. I mogę powiedzieć, że dostał ogromną owację od całego zgromadzenia za to jedno zdanie. Bo wiecie, to nie tylko prezydent tego kraju martwi się ową przemocą. Martwi to także prezydentów i premierów i polityków i narody całego świata. Niepokoi ich wszystkich moralna epidemia, której przemoc i gwałt jest tylko objawem. A poza plagą gwałtu, prezydent Clinton kazał dalej, i ja to zapisałem, jest epidemia nastolatek, które zachodzą w ciąży. Nawoływał więc żarliwie w swej dorocznej przemowie do powrotu do wartości moralnych, a potem zrobił coś niesłychanego dla prezydentów w czasie dorocznej przemowy. Zaapelował do kościołów całego kraju. Najpierw zauważył, że w Ameryce jest więcej miejsc nabożeństw w stosunku do liczby ludności niż w jakimkolwiek innym kraju świata. Co samo w sobie jest żenujące, gdyż można by sądzić, że tyle miejsc nabożeństw mogłoby uczynić życie narodu bardziej przykładnym, ale tak nie jest. A wtedy zaapelował do przywódców religijnych kraju i do ich zgromadzeń, aby, według jego słów, działali, by to zmienić. A potem zilustrował swój apel, zwrócił się do przepełnionej po brzegi sali i przedstawił nam dwóch pastorów, afrykańsko-amerykańskie małżeństwo Diane i Johna Cherry, które ma pieczę nad 17 tysiącami członków ich zgromadzeniu w stanie Maryland. Po zrelacjonowaniu ich pracy odnowy społeczeństwa zaapelował do kościołów kraju, aby czyniły to samo. A teraz pytanie dzisiejszego wieczoru. Pytanie, o co tak bardzo martwią się przywódcy świata? Odpowiedź, na koniec niektórzy zaczęli zdawać sobie sprawę z tego, że nasze narody są w poważnych trudnościach moralnych. Tak więc modlitwa starożytnego faraona jest wielce stosowna dzisiaj dla całego świata, wszystkich 6 kontynentów, dziś powiązanych w jedną sieć. Przeczytajmy tę modlitwę starego, brodatego Mojżesza. Słowa te słyszał od samego faraona. Otwórzcie proszę drugą księgę Mojżeszową, rozdział 10. Podczas gdy szukacie tego miejsca na stronie 72, powinniście wiedzieć, że była to rozgrywka między bogami Egiptu i Bogiem Mojżesza i Izraela. Były tam naturalne i nadnaturalne klęski, które jak fale uderzały w Egipt. Teraz przyszedł czas na 8 z nich, szarańcze. I z powodu tych szarańczy faraon przynaglał Mojżesza do modlitwy za niego. Chcę, byście znali kontekst tego, co czytamy w drugiej księdze Mojżeszowej, rozdziale 10, wiersz 12. I rzekł Pan do Mojżesza, wyciągnij rękę swoją nad ziemią egipską, by przyszła szarańcza. Niech spadnie na ziemię egipską i pożre wszelką roślinność ziemi, wszystko, co pozostawił grad. Grad był poprzednią plagą. Wiersz 13. I wyciągnął Mojżesz laskę swoją nad ziemią egipską, a Pan sprowadził wiatr wschodni na kraj i wiał przez cały dzień i całą noc. A gdy nastał poranek, wiatr wschodni przyniósł szarańcze. Wiersz 14. I szarańcza przyleciała nad całą ziemię egipską i osiadła w bardzo wielkiej ilości na całym obszarze Egiptu. Nie było przedtem takiej ilości szarańczy, ani już nie będzie. Wiersz 15. Pokryła ona całą powierzchnię ziemi, tak, że ziemia pociemniała i pożarła całą roślinność ziemi i wszelki owoc drzew, który pozostawił grad. Nie pozostała żadna zieleń na drzewach, ani żadna roślinność całej ziemi egipskiej. Teraz wiersz 16. Wtedy faraon śpiesznie wezwał Mojżesza i Arona i rzekł, zgrzeszyłem przeciwko Panu Bogu waszemu i przeciwko wam. Przeto przebaczcie mi jeszcze tym razem mój grzech i wstawcie się do Pana Boga waszego, by przynajmniej tę zagładę oddalił ode mnie. Podoba mi się to, jak podaje to inne tłumaczenie, aby oddalił ode mnie tylko tę śmierć. Modlitwa ta jest doprawdy stosowna dla tego kraju, dla całego świata, gdy desperacko szukamy sposobu odnowy moralnej. Oddal tę śmierć od nas. Bo wszyscy musimy zdać sobie sprawę z tego, że moralna choroba naszego kraju nie dotyczy tylko polityki,
ale także religii, szczególnie właśnie również religii. Chcę to zilustrować. Mam tu pewien biuletyn wydawany przez bardzo popularnego psychologa chrześcijańskiego. Jest on mówcą i kierownikiem organizacji Focus on the Family, jednym z najbardziej wpływowych przywódców chrześcijańskich w naszym kraju. Jest to dr James Dobson. Na pewno słyszeliście o nim. Znany jest obecnie w kręgach międzynarodowych. Choć używa on innych słów, ale wypowiada tę samą modlitwę. Usuńcie tę śmierć z pomiędzy nas. Pisze on, a jest to numer z października 1998 roku. Drodzy przyjaciele, jakiż to zdumiewający okres w historii Ameryki przeżyliśmy w ciągu ostatnich 10 miesięcy, gdy skandal, oszustwo i intrygi zalały politykę. I chociaż dramat musi się rozegrać w Waszyngtonie, jestem pewien, że większość moich czytelników jest znużona tym bałaganem i pragniemy wszyscy mieć to już za sobą. Osobiście jestem gotowy dla odmiany na jakąś dobrą wieść. Czy wiecie, przyjaciele? Ten człowiek. A chciałbym przy okazji wyrazić mój największy osobisty szacunek dla Jamesa Dobsona i jego działalności na rzecz rodziny. Ten człowiek uczynił więcej niż prawdopodobnie jakakolwiek inna pojedyncza osoba w tym kraju dla ratowania i wzmocnienia rodzin w Ameryce. Przekazałem mu moje uznanie osobiście. Wspomniałem to kilka dni temu, przynajmniej pokrótce. W jakiś sposób dr Dobson dostał moją książkę Odliczanie. Zadzwonił potem do mnie wspólny przyjaciel, bo mamy wspólnego przyjaciela. Przyjaciel powiedział mi, słuchaj Dwight, dr Dobson czytał twoją książkę, wspominasz go tam w rozdziale o prawicy religijnej. Co miałeś na myśli, gdy to napisałeś? On jest tym zaniepokojony. Powiedziałem więc mojemu przyjacielowi przez telefon, że wszystko, co było w tym rozdziale, to stwierdzenie, że są konserwatywni protestanci i konserwatywni katolicy, a także konserwatywni Żydzi, którzy są Amerykanami i którzy organizują się razem we wspólnym programie moralnym. Obrali oni ruch przeciw aborcji jako jednoczące hasło i zastanawiałem się na tej stronie, że jeśli się mogli skoncentrować nad tym szczególnym punktem programu moralnego, czy możliwe jest, by ta sama grupa mogła się zjednoczyć wokół innego punktu programu moralnego, choć nie wiem, jaki to punkt. Powiedział, czemu tego nie wyjaśnisz doktorowi Dobsonowi? Mam tu jego numer telefonu, możesz do niego zadzwonić. Poprosiłem go o adres i powiedziałem, że napiszę do niego list. I tak napisałem 4-stronicowy list do doktora Dobsona. 2 tygodnie później otrzymałem ten list od niego. Mam go tutaj. Chcę przeczytać zdanie lub dwa z niego, bo chcę, abyście wiedzieli, że człowiek ten jest głęboko zatroskany o nasz naród. Szczerze szuka i modli się z głębi swego serca o moralną odnowę Ameryki. Chcę więc przeczytać kilka zdań. Drogi pastorze Nelson, dziękuję za twój ciepły list i za słowa poparcia oraz duch chrześcijańskiego koleżeństwa, w jakim list ten pisałeś. Dziękuję za trud wyjaśnienia mi założeń twojej książki i jej kontekst. Pragnę zapewnić, że jestem wdzięczny za te wyjaśnienia i że jestem rad włączyć tę książkę do mojej biblioteki. My, którzy działamy przez Focus on Family, pragniemy zachować dla siebie i dla przyszłych pokoleń wolność wyrażania naszych wierzeń i zwracania się do naszego Boga zarówno publicznie, jak i prywatnie według naszych uznawanych od dawna tradycji. Pragnę Cię zapewnić, że nie mam zamiaru skrzywdzić żadnej części Kościoła Jezusa Chrystusa. Oddałbym swe życie za ciało wiary i czuję się powołany do popierania i bronienia Go. Szczególnie miłuję i podziwiam tych, którzy są w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego. Jesteśmy sprzymierzeńcami w zmaganiach, by bronić Ewangelii w tych dniach odstępstwa i świeckiego humanizmu. Może będziemy kiedyś mieli okazję spotkać się osobiście, mam tę nadzieję, a do tego momentu dziękuję za list i poparcie dla naszej działalności w tak osobisty i ciepły sposób. Życzę najobfitszych błogosławieństw Bożych dla Ciebie i Twojego zgromadzenia. Szczerze oddany James Dobson. Szanowni Państwo, w moim umyśle nie ma wątpliwości co do gorących pragnień tego pobożnego człowieka, podobnie jak i innych moralnych przywódców Ameryki. Jest to szczere pragnienie, modlitwa, można powiedzieć, podobna do słów samego Faraona. Gdy mówił do Mojżesza i powiedział, proszę, błagajcie Pana waszego Boga, by usunął ode mnie tę śmierć, by usunął tego śmiertelnego raka moralnego z naszego narodu.
Czy wiecie, przyjaciele, że przyszedł czas? Przyszedł czas, abyśmy połączyli się z Jamesem Dobsonem, z Billy Grahamem i papieżem Janem Pawłem II i arcybiskupem George'em Carey'em, arcybiskupem Canterbury, z patriarchami Kościoła Ortodoksyjnego i z rabinami judaizmu i z imanami islamu, z filozofami hinduizmu i kapłanami buddyzmu. Czas przyłączyć się do moralnego przywództwa całej planety w ich zmaganiach o moralną duszę cywilizacji ludzkiej. Zdaję sobie sprawę, że tu w Stanach Zjednoczonych walkę duchową podejmuje czasami tak zwana prawica religijna, ewangeliczne chrześcijaństwo. Jest to wezwanie do powrotu do wartości i standardów judeochrześcijańskich w tym kraju. Powinniśmy się do nich przyłączyć, by usunąć tę śmierć od nas. Niech Bóg wyzwoli nas od tego gwałtu niemoralności. Nasi brytyjscy przyjaciele, a mamy tu szereg Brytyjczyków na sali, wielu innych natomiast ogląda nas z daleka. Nasi brytyjscy przyjaciele mówią: Boże, zbaw królową. Powinniśmy śpiewać i modlić się: Boże, zbaw świat, oddal od nas tę śmierć. Ta epidemia szerzy się nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale po całym świecie, w Europie, w Afryce, w Azji, w Australii, gdziekolwiek są ludzie, ta zaraza jest także obecna. Dlatego dziś zwracamy się do prawdy o rozbitym pucharze. Nie wolno nam bowiem opuścić drogi moralności. Musimy dzisiaj przejąć inicjatywę. Politycy nie zdają sobie z tego sprawy i smutne, ale prawdziwe, zbyt wielu przywódców chrześcijańskich zapomniało o tym. Droga moralności może zostać odkryta tylko przez jedną prawdę, którą chcemy teraz zbadać. Jest to prawda o rozbitym pucharze. Chcę to wyjaśnić. Żeby zilustrować tę ważną prawdę, wyobraźmy sobie, że mamy tu salę sądową i wszystkich przywódców religijnych świata, obecnych jako ławników. Są tu wszyscy przywódcy religijni. Chcemy teraz zwrócić się do ławników. Mowa tu o osobach takich jak James Dobson, Billy Graham, papież Jan Paweł II, a także arcybiskup Carey. Jeśli chcecie, posadźmy tu także dalej lamę z Tybetu i również imanów, a także rabinów. Zapełnijmy te ławy przywódcami religijnymi. I ja w waszym imieniu będę przemawiał do nich, będę mówił do nich w waszym imieniu. Panie i panowie ławnicy, chcę wam powiedzieć, że wasza gorliwość dla odnowy moralnej porusza nasze serca. To jest bardziej potrzebne narodom świata niż cokolwiek innego. Macie rację, zgadzamy się z wami. Chodzi o powrót do Boga i do jego praw moralnych. Widzę, że potakujecie i zgadzamy się z wami. Dziś więc chcemy przyłączyć się do waszej sprawy. Tak jest. Na początku musimy przyznać, przynajmniej my, chrześcijanie tu w Ameryce, bo nie mogę mówić za cały świat, ale jako chrześcijanin z Ameryki muszę wyznać wam, że ani my, ani wy nie możemy wykazać się sukcesem w wysiłkach odnowy moralnej w tym kraju. Czy nie wynika z tego, szanowni panowie ławnicy, że zanim Kościół chrześcijański może wezwać jakikolwiek naród do wysokiego standardu prawa boskiego, że sam Kościół powinien dać przykład? Czyż nie tak? Oczywiście, zgadzacie się, wasze głowy wskazują na to. My także. Wiem, że jako duchowi przywódcy także się zgadzacie, że chrześcijanie najpierw powinni praktykować w swych społeczeństwach to, co im każą. Czyż nie tak? Wiem, że z tym się zgadzacie także. Byłoby to jak ojciec palący papierosa i mówiący synowi: nie chcę, abyś kiedykolwiek palił, rozumiesz mnie? Nigdy nie pal. Aha. Wiecie dobrze. Tato, zacznij sam robić, co mi każesz. Co więcej, szanowni ławnicy, zgadzamy się również jako chrześcijanie, że słowa z listu Jakuba 2:10 odnoszą się z wielką mocą do waszego obecnego programu moralnego. Tak więc razem z wami chcemy się zwrócić do naszego wywodu. List Jakuba, rozdział 2. Otwórzmy nasze Biblię. List Jakuba, rozdział 2. Na stronie 1312. Drugi rozdział listu Jakuba w Nowym Testamencie. Tak, chcemy przedstawić to wam dzisiaj. Wielce szanowni, dostojni ławnicy.
Jakub, rozdział 2, wiersz 10. Będziemy czytać 3 wiersze, 10 po 12. Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego, bo ten, który powiedział nie cudzołóż, powiedział też nie zabijaj. Jeżeli więc nie cudzołożysz, ale zabijasz, jesteś przestępcą zakonu. Tak mówcie i czyńcie, jak ci, którzy mają być sądzeni przez zakon wolności. Panie i panowie ławnicy, nie ma wątpliwości, że Jakub mówi tu o wielkim dekalogu, czyż nie tak? To oczywiście mowa o 10 przykazaniach. Przy okazji z tych 10 Jakub wymienia akurat te 2, na które my tu obecnie i wy, przywódcy religijni, często zwracamy uwagę. Przypominacie nam o rzezi nienarodzonych i przypominacie 6 przykazanie, nie zabijaj, nie morduj. Słyszeliśmy także wasze wołania, by oczyścić ten kraj od zgubnej pornografii i perwersji seksualnych i wskazujecie na 7 przykazanie, nie będziesz cudzołożył. Wiemy więc, że z waszych mównic w tym kraju i w krajach świata brzmieliście o tych 2 wielkich zasadach moralnych. Tak więc i my chcemy się do was przyłączyć dzisiaj. Chcemy razem z wami nawoływać nasz kraj i sąsiednie kraje, aby żyły zgodnie ze standardami moralnymi prawa Bożego. Ale, panowie i panie ławnicy, Jakub mówi wyraźnie, że jeśli pomijamy choć jedno z Bożych przykazań, kończy się to łamaniem wszystkich. Chcę powtórzyć, gdy słyszycie wiersz 10. Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego. Tak więc, panie i panowie ławnicy, mamy więc dowód rzeczowy numer 1. Przedstawiamy go wam. Cóż to takiego? Po prostu szklany puchar na piedestale. Przypatrzcie się, szanowni państwo. Reszta, proszę, niech zamknie oczy. Dobrze? Panie i panowie ławnicy, trzymam przed wami skruszony, rozbity puchar, kielich, by zilustrować prawdę, że szkło uderzone w jednym tylko miejscu zostaje całe rozbite. By złamać 10 przykazań tylko w jednym punkcie, znaczy złamać je wszystkie. Wracam do 10 rozdziału listu Jakuba i czytam te słowa jeszcze raz. Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego. Chcę dodać dowód rzeczowy numer 2. Będą to słowa dobrze znanego komentatora chrześcijańskiego Lenskiego. Czytam jego słowa. Prawo to nie zestaw 10 kręgli, podaję tu przykład kręgielni. To nie zestaw 10 kręgli, z których jeden może zostać obalony, a pozostałe będą stać dalej. Nie, prawo to jedność. Jego jednością jest miłość. Pogwałcenie jednego jest pogwałceniem miłości jako całości. Jeśli pogwałcisz jeden punkt prawa, obalasz wszystkie 10. I tu muszę zaapelować do was, przywódcy chrześcijańscy, i do naszych przyjaciół chrześcijan na całym świecie. Nie wystarcza, by Kościół chrześcijański nawoływał narody do powrotu do tylko 9/10 prawa Bożego. Musimy objąć wszystkie 10 z jego zasad moralnych. A zanim możemy nawoływać nasze narody, musimy przywołać samych siebie. Dlatego właśnie, panie i panowie ławnicy, czuję się zmuszony, by przypomnieć wam i naszym współtowarzyszom, że jest jeden punkt dekalogu zapomniany przez Kościół chrześcijański. A to przykazanie zaczyna się od słowa pamiętaj. Jest to 4 przykazanie. Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. Dzień 7 jest sabatem ku czci Pana Boga Twego. Przy okazji, jeśli macie państwo zastrzeżenie, że to jest nielogiczne, by wyszczególnić tylko jedno przykazanie i ze wszystkich wybrać to, które jest najmniej popularne we współczesnym chrześcijaństwie, chciałbym przypomnieć Wysoki Sądzie, wam, przywódcom duchowym, że 4 przykazanie jest jedynym z 10, które w pełni identyfikuje prawodawcę. Faktycznie zwróćmy się do 10 przykazań i przyjrzyjmy się im przez chwilę. 2 Księga Mojżeszowa, rozdział 20, strona 84. 2 Księga Mojżeszowa, rozdział 20. Przeczytajmy razem 4 przykazanie. Rozdział 20, wiersz 8.
Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale 7 dnia jest sabat Pana Boga Twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. Wiersz 11. Gdyż w 6 dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a 7 dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. Szanowni ławnicy, zwróćcie proszę szczególną uwagę na wiersz 11. Zwróćcie uwagę, jak jest tam zidentyfikowany prawodawca. Podane jest jego imię. Jest to Pan. W hebrajskim języku jest to słowo Jahwe. Podany jest jego urząd. Mówi, że uczynił on niebo i ziemię. To znaczy, jest stworzycielem. I podaje także jego zasięg władzy. To znaczy niebo, ziemię, morze i wszystko, co w nich jest. To jest cały wszechświat. Czy wiecie, że kiedy prezydent czy premier przykłada swoją pieczęć do oficjalnego dokumentu, znajdziecie tam te 3 składniki. Imię, urząd i zasięg władzy. Imię William Jefferson Clinton, urząd prezydent, zasięg władzy Stany Zjednoczone Ameryki. Imię Nelson Mandela, urząd prezydent, zasięg władzy Republika Południowej Afryki. To tak, jakby tam była pieczęć prezydenta w samym środku dekalogu, właśnie tutaj, w środku 4 przykazania. Imię, urząd, zasięg władzy. Pan, stworzyciel, cały wszechświat. Panowie i panie ławnicy, 4 przykazanie ogłasza, że Bóg jest suwerennym stworzycielem wszystkich ludów i wszystkich narodów z zasięgu całego wszechświata. Znaczy to, uważajcie, że to przykazanie jest jedynym, które podaje legalne i sądowe uzasadnienie dla wymaganego przez niego posłuszeństwa przez nas pozostałym 9 przykazaniom. Usuńcie to przykazanie spośród 10, a usuniecie historyczne i prawne uzasadnienie Bożego prawa dla naszego posłuszeństwa, oddania i naszej miłości. Możecie szukać pozostałych 9, proszę bardzo. Nie znajdziecie tego nigdzie indziej. Ta pieczęć jest tylko tutaj. To znaczy, że jako nasz Stworzyciel i suwerenny Pan, tylko On posiada autorytet, nie tylko jako dawca życia, ale także jako prawodawca. Tylko On ma prawo wymagać od nas lojalnego posłuszeństwa. Tak więc, szanowni ławnicy, przypominam wam to 4 przykazanie. Ależ tak, to prawda, nie jest największym przykazaniem. Wiem, co powiedział Jezus, największe przykazanie jest to, będziesz miłował Pana Boga Twego ze wszystkiego serca, z całej duszy, z całego umysłu. Tak, ale gdyby nie 4 przykazanie... nie wiedzielibyśmy, którego Boga mamy kochać ze wszystkiego serca, duszy i umysłu. Tak więc pytam was dzisiaj, czy może tak być, szanowni ławnicy, czy może tak być, że to jest przyczyną, że przywódcy chrześcijańscy w Ameryce, a także przywódcy narodów świata mają tak wielkie trudności w przywoływaniu narodów do zachowywania boskiego, wysokiego standardu moralnego? Czy może tak być, że my, chrześcijanie, przywódcy ludu, w praktyce neutralizujemy nasz wpływ przez nasze własne lekceważenie i nieposłuszeństwo temu samemu prawu moralnemu, do którego pragniemy przywoływać nasze narody? Bo jak czytamy w liście Jakuba 2,11, popatrzcie na ekran, bo ten, który powiedział nie cudzołóż, powiedział też nie zabijaj, jeśli więc nie cudzołożysz, ale zabijasz, jesteś przestępcą zakonu. Bo cóż dobrego z tego, jeśli jako chrześcijanie w tym narodzie, czy też na całym świecie, załamujemy ręce nad tragedią załamanego 6 i 7 przykazania, gdy przez cały czas ignorujemy 4? Co mówi wiersz 10 w liście Jakuba, rozdziale 2? Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego. Czy może być to prawdą, że gdybyśmy jako chrześcijanie trzymali się wiernie wszystkich 10 przykazań Bożego dekalogu, nasze narody, a może powinienem dziś mówić tylko o narodach chrześcijańskich tego świata, nasze narody nie miałyby takich problemów moralnych, z jakimi się borykamy. Muszę powiedzieć wam, drodzy przywódcy chrześcijańscy, przywódcy moralni narodów świata. Wiem o tym i być może wy także wiecie,
Znam przyczyny, które ludzie obecnie podają, dlaczego czwarte przykazanie jest po prostu niepotrzebne dla nas, chrześcijan. Słyszałem, że niektórzy sugerują, że posłuszeństwo czwartemu przykazaniu jest legalizmem. Chcę to jakoś rozwikłać. Jak może to być legalizm? Czy jest to legalizmem, gdy przestrzegamy szóste przykazanie i protestujemy przeciwko aborcji? Czy jest to legalizmem, że przestrzegamy siódme przykazanie i protestujemy przeciw pornografii z dziećmi? Czy wie pan, doktorze Dobson, że jest pan potężnym rzecznikiem obu tych przykazań? Jak więc może być legalizmem zachowywanie czwartego przykazania i oddawanie czci Bogu w jego sabat siódmego dnia? Tu nie chodzi o legalizm. Tu bardziej chodzi o nielojalność. Jeśli ktoś nielegalnie decyduje się na ignorowanie znanego prawa. Faktycznie powiem wam, że w końcu nie chodzi w ogóle o legalizm, ale o miłość. Jak może ktokolwiek z nas rozminąć się z tym, co tak jasno miał na myśli Jezus w przeddzień swojej śmierci? Ewangelia Jana 14:15. Zajrzyjmy tam. Jezus powiedział, jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Jak można to powiedzieć bardziej jasno? Jeśli mnie miłujecie, woła on do świata chrześcijańskiego, zachowujcie moje przykazania. Doprawdy, przyjaciele, gdy mężczyzna się zakocha i na koniec zbierze się na odwagę, pada na kolana przed obiektem swojej miłości i błaga ją, proszę cię, bądź moją żoną. Czy nie tak było z wami, panowie? Bo tak właśnie było ze mną. Kiedy ona już powie tak i pobierzemy się, to chcę was zapytać, czy to jest legalizm, by owa młoda żona oczekiwała od swego rycerza w lśniącej zbroi, że będzie jej wierny aż do ostatniego tchnienia? Czy to jest legalizm? Czy ona jest legalistką, gdy prosi go, aby był wierny? Chyba żartujecie. Wierność małżeńska to nie sprawa legalizmu, to sprawa miłości. Jeżeli mnie miłujecie, pamiętajcie o dniu siódmym, aby go uświęcić. Słyszałem powody, szanowni ławnicy, jakie niektórzy ludzie wysuwają, dla których sabat dnia siódmego już nie obowiązuje. Jako przyczynę podają, że nie wiemy dzisiaj, który dzień tygodnia jest siódmym dniem. Wydaje się to prawdopodobne, ale zajrzyjmy do Ewangelii Łukasza. Pozwólcie mi zidentyfikować te trzy najważniejsze dni, kolejne dni w całej historii ludzkości. Łukasz je zidentyfikuje dla nas. Pokażemy to na ekranie. Łukasz 23:54. To jest dzień ukrzyżowania Chrystusa. A był to dzień przygotowania i nastawał sabat. Zobaczmy, jaki był następny dzień. 56 wiersz. A był to dzień przygotowania i nastawał sabat. Powróciwszy zaś, przygotowały wonności i maści. Przez sabat zaś odpoczywały według przykazania. Tak więc wiemy, że dzień przygotowania jest dniem przed sabatem. Jaki jest dzień po sabacie? Łukasz 24:1. A pierwszego dnia tygodnia wczesnym rankiem przyszły do grobu niosąc wonności, które przygotowały. I zastały kamień odwalony od grobowca, a wszedłszy do środka nie znalazły ciała Pana Jezusa. Jaki to dzień? Cały świat wie i obchodzi Wielkanoc. Który to dzień? Obchodzimy zmartwychwstanie w niedzielę. Wiemy o tym. Nikt temu nie przeczy. Wiemy także, że Jezus został ukrzyżowany w który dzień? W piątek. Tak więc, szanowni państwo, sabat to ów dzień pomiędzy nimi. A to może być tylko jeden dzień. Sabat dnia siódmego, o którym mówi czwarte przykazanie, jest to dzień przed niedzielą i dzień po piątku. Tak, macie rację, to jest sobota, a ten tygodniowy cykl nigdy się nie zmienił od czasów niebowstąpienia Chrystusa. Zdaję sobie sprawę, że mogą być jeszcze inne zarzuty. Tak, słyszałem o tym, który mówi, że wczesny Kościół zmienił Dzień Święty. Przyjaciele ławnicy, macie całkowitą rację. Oczywiście. Ale, szanowni ławnicy, jeśli by ten sam Kościół zmienił szóste przykazanie, czy wszyscy wtedy wyszliby na ulicę i zaczęli zabijać, bo już wolno? To szalone. Nie ma bowiem Kościoła na ziemi, który ma upoważnienie, autorytet moralny, by zmieniać święte prawo Boże. Czyż nie tak? Mam w swoich zbiorach taki humor rysunkowy. Ci z was, którzy mieszkają we Francji, wiedzą więcej o legionistach. Ten humor rysunkowy właśnie nawiązuje do francuskiej legii cudzoziemskiej. Wyobraźcie sobie sierżanta tej legii, siedzącego w swoim biurze gdzieś na pustkowiu, czytającego gazetę. W pewnym momencie zwraca się do swojego komendanta, wielkiego mężczyzny i twardego typa, i czyta mu urywek. Badania wykazują, że większość ludzi woli mały kościół. Następnie ów sierżant zwraca się wprost do komendanta i pyta: a jak mały jest pański kościół? Komendant zawsze ma ciętą odpowiedź. Patrzy przez okno i odpowiada: mamy tylko cztery przykazania.
To musiał być naprawdę mały kościół, żeby zredukować 10 do 4. Ale naprawdę to nie ma kościoła na świecie, który może znieść nawet jedno z owego obowiązującego całą ludzkość dekalogu moralnego. Tak, zdaję sobie sprawę z tego, że istnieją zarzuty, szanowni ławnicy. Niektórzy sugerują, że teraz pokrzyż łaska wyparła prawo. Spróbujcie to powiedzieć dzisiaj skazańcom w Stanach Zjednoczonych. Słuchajcie, łaska wyparła prawo. Jesteście wolni. Nie ma sędziego w tym kraju, nie ma ławników, którzy by się z tym zgodzili, gdyż cała sądowa łaska na świecie nie jest w stanie unieważnić wymagań prawa moralnego. Ale powiecie, przecież Biblia uczy, że teraz już nie jesteśmy pod prawem, ale pod łaską. Odpowiedź jest i tak, i nie. Przyjrzyjmy się temu pytaniu. Jest to w liście do Rzymian w rozdziale 6 na stronie 1214. Rzymian, rozdział 6. Przeczytajmy stąd jeden lub dwa wiersze. Chodzi nam o wiersz 14. Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. Aha, to właśnie to, udowodnione, jesteśmy pod łaską, a nie pod prawem. Chrześcijanie dzisiaj nie mają już prawa. Chwileczkę. Czy to właśnie mówi nam tutaj apostoł Paweł? Nigdy w życiu. Raczej przeczytajmy, jak Paweł opisuje prawo. Przeczytajmy to na następnej stronie, z listu do Rzymian, 7 rozdziału, wiersz 12. Tak więc zakon jest święty. I przykazanie jest święte i sprawiedliwe i dobre. A teraz czytajmy dalej wiersz 14. Wiemy bowiem, że zakon jest duchowy, ja zaś jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. Wiecie, co Paweł mówi tutaj? Przykazania są święte, sprawiedliwe i dobre i duchowe. Szanowni ławnicy, Paweł wcale nie nawołuje do ignorowania Bożego wielkiego dekalogu moralnego. Jasne natomiast jest to, że Paweł stwierdza, że jesteśmy pod łaską, a nie pod prawem, jako drogi do zbawienia. Prawo nikogo nie zbawi, tylko łaska zbawia. I w tym ma on rację, całkowitą rację. Czy to usuwa prawo? Nie podnoście rąk. Ilu z obecnych tutaj nigdy nie zostało zatrzymanych za zbyt szybką jazdę? Wygląda na to, że to tylko ja mam rękę w górze. Znamy to uczucie. Tu w Ameryce trzeba się potem stawić przed sądem, wywołują nazwiska po kolei, jedno po drugim. Przychodzi kolej na nas, gdy wywołają nasze nazwisko, stajemy przed wysokim sądem. Sąd zawsze jest taki wysoki. Próbowaliśmy znaleźć jakieś usprawiedliwienie, aby uzyskać ułaskawienie sądu. Ale gdy sędzia popatrzy na nas z góry, wprost w nasze skamieniałe oczy i pyta, winny czy nie? Wtedy słabym głosem z trudem wykrztusimy odpowiedź, winny, proszę wysokiego sądu. Ale szybko dodajemy jakąś wymówkę, winny, ale proszę wysokiego sądu, cierpię na dyslekcję i 25 wygląda dla mnie jak 52 i dlatego jechałem za szybko. Śpieszyłem do domu, żeby zobaczyć wiadomości wieczorne, bo musiałem je zobaczyć. Może nawet powiemy, wysoki sądzie, moje dziecko było chore i śpieszyłem do szpitala. Tak, mamy swoje wymówki, ale ku naszemu osłupieniu sędzia lituje się nad nami, przebacza nam, drze zapis na kawałki i mówi, nie ma kary, proszę odejść. Szanowni ławnicy, to jest to, co nazywamy łaską. Zasłużyliście sobie, by zostać według prawa ukarani, ale sędzia się zlitował, odwraca sprawę i daje wam to, na co nie zasłużyliście. To jest łaska. Dziękuję Bogu za łaskę, a co wy na to? Tak więc wychodzę z sądu i powtarzam sobie, łaska, 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 tak, łaska. I dlatego, że jestem pod łaską, wsiadam do samochodu, zapalam motor i wiecie co? Zostawiam za sobą 20-metrowe czarne pasy spalonej gumy, wyjeżdżając z parkingu, przez czerwone światła, przez znak stopu, bo jestem pod łaską. Czy tak? Nikt by tego nie zrobił. Jeśli dostąpiliście takiej łaski, to raczej jedziecie o 8 kilometrów poniżej limitu. Bo teraz macie wielki respekt dla prawa. Łaska was uwolniła. Byłbym głupcem, gdybym ignorował prawo, doznawszy takiej łaski. To jest dokładnie to, co Paweł mówi tutaj. Spójrzcie na wiersz 15, 6 rozdziału. Cóż wtedy? Czy mamy grzeszyć, dlatego że nie jesteśmy pod zakonem, lecz pod łaską? Przenigdy. Co to jest grzech? Popatrzmy na ekran.
Grzech jest przestępstwem zakonu. Widzicie to w pierwszym liście Jana 3:4. Gdy jesteśmy pod łaską, czy wtedy łamiemy prawo? Gdy jestem pod łaską, czy będę zabijał? Nie. Czy będę kradł? Nie. Czy będę świadczył fałszywie? Nie. Czy będę łamał sabat dnia siódmego? Nie. Oczywiście, że nie. Dlaczego więc, szanowni państwo, potrafimy ze spokojem mówić o przykazaniach? Że wszystkie z nich nadal obowiązują oprócz jednego, tego, które zaczyna się od słów pamiętaj o dniu sabatu. To jest czwartego przykazania. Dlaczego niektórzy dochodzą do wniosku, że jeśli zachowujesz 9 z 10, jesteś pod łaską, a jeśli zachowujesz 4, nagle znajdujesz się pod prawem? Jaka logika może podsuwać takie rozumowanie? Gdy już wszystko zostało powiedziane, największą być może przyczyną, by nie zachowywać sabatu, jest przekonanie, że przecież to tylko jedno niewielkie przykazanie. Bogu na tym nie zależy. Przeczytajmy jeszcze raz tekst z listu Jakuba 2:10. A może nie? Wiecie, jak to brzmi. Choćby ktoś przestrzegał całego prawa, a przestąpiłby tylko jedno przykazanie, ponosi winę za ile, szanowni państwo? Wszystkie. Popatrzcie, jeśli dla Boga nie stanowi to żadnej różnicy, to nie powinien dawać żadnego z nich. Nie powinien dać nawet jednego. Zdaję sobie sprawę, szanowni ławnicy, zdaję sobie sprawę, że mówię prosto z mostu, z pewną natarczywością. Ale drodzy przyjaciele ławnicy, między wami są duchowni, moi przyjaciele, duchowi przywódcy zgromadzeń, kościołów i organizacji. Muszę zaapelować do was, współtowarzysze. Wasz osobisty przykład w posłuszeństwie Bogu jest jedną z największych sił, jaką wielu z waszych parafian doświadczy w swoim życiu, poza samym Duchem Świętym przemawiającym przez Pismo Święte. W tej chwili wrze moralna walka, szanowni ławnicy. Jak możemy wzywać naszych podopiecznych do moralnego standardu prawa Bożego, jeśli sami nie jesteśmy gotowi przyjąć wszystkich przykazań Bożych. Oczywiście, że jesteśmy zbawieni z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa, ale Pan zbawienia jest także Panem sabatu. Jak możemy ludzi wzywać, by przyjęli Go jako Pana zbawienia, a nie wzywać ich do przyjęcia za Pana sabatu? Zwracam się więc do mych przyjaciół, takich jak James Dobson, Robert Schuller, Billy Graham. Zwracam się do Billa Hybelsa, Paula Yogi Shaw, Desmonda Tutu, papieża Jana Pawła II, a także arcybiskupa George'a Carea, do wszystkich moralnych przywódców tego świata, do setek tysięcy, milionów wiernych naśladowców, którzy patrzą na was. Chcę, byście wiedzieli, że jestem Bogu wdzięczny za wasze przywództwo. Dziękuję Bogu, że skierowaliście mocną odezwę do narodów świata, by powróciły do Boga. Używaliście swoich kazalnic skutecznie, swych międzynarodowych kazalnic, by zająć się potrzebami duchowymi swych wiernych. I za to wyrażam wam mój wielki szacunek za waszą odwagę moralną. Ale chcę zaapelować do was dzisiaj, byście stali się dla swych ludów przykładem posłuszeństwa wszystkim Bożym przykazaniom. Pomyślcie o wpływie, jaki wasz przykład może mieć na całym świecie. Modlę się, by Bóg darował wam łaskę i odwagę stania się wiernymi w posłuszeństwie Jego prawa moralnego. Bez względu na to, co wasze społeczeństwo może powiedzieć, chcę wam przypomnieć, że los tysięcy istot ludzkich jest w waszych rękach. Gdy więc codziennie będziecie na nowo badać i studiować i rozmyślać, co znaczy być przykładem Bożego wezwania do przywództwa duchowego w tym świecie, proszę o was, jak i o samego siebie, abyśmy byli wierni całemu prawu Bożemu, bo jestem przekonany, że w tym jest tajemnica trwałego przywództwa w każdym z narodów na całej ziemi. A przy okazji, tak, chcę zaapelować do jednego przywódcy moralnego, który, gdy odwiedził Manilę na Filipinach i zebrał największe zgromadzenie w całej historii ludzkości, które słuchało jednego człowieka. Papież Jan Paweł II przemawiał tego dnia do 5 milionów ludzi w jednym zgromadzeniu. Chcę przeczytać, co jeden z czytelników napisał do miejscowej gazety South Bend Tribune,
Pisał to protestant. Chcę przeczytać jego słowa. Chociaż jestem protestantem, papież Jan Paweł II jest moim zdaniem triumfalnym mężem stulecia, nie tylko roku. Jest on politycznym geniuszem. Pomimo słabego zdrowia, papież podjął walkę przeciw świeckiemu humanizmowi zachodniej lewicy, sugerując, że jedynym sposobem zatrzymania skutków ryzykownych praktyk seksualnych jest zaniechanie samych praktyk. Mam nadzieję, że Jan Paweł II będzie żył przynajmniej jeszcze 10 lat, by dopomóc w prowadzeniu walki z nowym pogaństwem lewicy zachodu i w odnowieniu cywilizowanego judeochrześcijańskiego porządku moralnego w świecie zachodnim, a szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Tak więc modlę się o Bożą łaskę i moralną odwagę dla Jana Pawła II, którego moralne przywództwo obejmuje cały świat. Jeśli jest ktoś, kto może poprowadzić swój lud do posłuszeństwa wszystkim moralnym zasadom Bożym, to z pewnością mógłby być nim papież Jan Paweł II. Ale pozostawmy tych szacownych i poważanych ławników, a skierujmy przez chwilę uwagę na siebie samych, obecnych na naszym seminarium nadchodzącego tysiąclecia. Bo przecież list Jakuba 2:10 dotyczy także waszego życia i mojego w równym stopniu. Możemy powiedzieć na to, wiem, ja wiem, że znalazłem już prawdę, ale ważniejszym pytaniem dzisiaj jest to, czy prawda znalazła ciebie, czy znalazła cię w najskrytszych miejscach twojego życia. Daremne jest patrzenie w politowaniem na swych mniej niż moralnych sąsiadów, gdy w naszym sercu nadal trwa duch nieposłuszeństwa. Słowa z Jakuba 2:10 to wezwanie do radykalnego posłuszeństwa wszystkim zachowującym życie i ochraniającym więzi 10 Bożym przykazaniom. Cóż w tym dobrego dla ciebie lub dla mnie, gdy opłakujemy niemoralność w Hollywood, a w tym samym czasie wolimy ignorować jedno z Bożych 10 przykazań? Jak brzmi ten urywek z Księgi Wyjścia? Przeczytajmy to z ekranu. Wtedy Faraon śpiesznie wezwał Mojżesza i Arona i rzekł: zgrzeszyłem przeciwko Panu, Bogu waszemu i przeciwko wam. Przeto przebaczcie mi jeszcze tym razem mój grzech i wstawcie się do Pana, Boga waszego, by przynajmniej tę zagładę oddalił ode mnie. Nie wiem, jaka to śmierć, z którą właśnie borykasz się w swoim życiu, ale przyjacielu, chcę, byś wiedział, że Bóg może ją usunąć, cokolwiek nią jest. Dlatego, że ktoś przyszedł na tę ziemię i wziął tę śmierć na siebie, jak wyraził to Izajasz, a Pan jego dotknął karą za winy nas wszystkich. Jego ranami jesteśmy uleczeni. Gdy Jezus zmarł na krzyżu, drodzy przyjaciele, wziął na siebie tę śmierć, cokolwiek nią jest, i uczynił ją swoją śmiercią, a gdy pokonał tę śmierć, to położył jej kres. Jezus przynagla ciebie i mnie, byśmy przyszli do Niego i szukali ratunku u Niego, zanim przyjdzie 10 plaga. Czas szybko ucieka. Posłuszeństwo już więcej nie jest opcją. Chcę was o coś zapytać. Czy pozwolisz Jezusowi, aby cię teraz wybawił? Potrzebujesz Jego mocy, a On potrzebuje twojej zgody. Usuń ode mnie tę śmierć. Golgota szeroko otworzyła drzwi. I ty i ja wiemy o tym. Drzwi do Bożego serca wiecznej miłości. Chcę zakończyć dziś podobnie jak kilka razy poprzednio, dlatego że drzwi są nadal otwarte. Zdaję sobie sprawę, że niektórzy z was szczerze się modlą, pytając, czy mają naśladować Jezusa i czy mają też być ochrzczeni, jeśli nie byli ochrzczeni przez zanurzenie. Może byliście ochrzczeni jakiś czas temu, ale odeszliście od Jezusa i dzisiaj zdajecie sobie sprawę z potrzeby nowego początku i pragnienia rozpoczęcia wszystkiego od nowa. Widzieliśmy piękne chrzty tylko chwilę temu. Chcę dać okazję dla pozostałych z was. Dziś podjętych było setki tysięcy decyzji i jeśli już podjęliście decyzję, chcę was zapewnić, że możecie być z tego zadowoleni. Mamy jednak kartki, które będą wam doręczone i pragnę, abyście wzięli taką kartkę do ręki i zrobili to, co wam zaraz powiem. Gdziekolwiek jesteście na całym świecie dzisiejszego wieczoru, weźcie tę karteczkę i zaznaczcie numer 3. Tak, pragnę przyjąć dzisiejszy apel, ale odwróćcie tę kartkę na drugą stronę. Jeśli pragniecie naśladować Jezusa w chrzcie, zaznaczcie to, proszę, na odwrocie literą C. Nie będę was prosić, abyście przyszli do przodu.
Jest to moment między wami a Jezusem. Czas i na ciebie, byś podjął decyzję. Będziesz zdumiony, gdy zobaczysz, ile osób wokół ciebie już podjęło taką decyzję. Ale dziś nie patrz na nikogo. Nie martw się o dom. Dziś czas na twoje serce. Czy podejmiesz decyzję? Proszę, weź tę karteczkę teraz i zaznacz literę C na jej odwrocie. Czas na wolność, którą może dać tylko Jezus. Czas, byś i ty znalazł tę na zawsze przyjaźń i oświadczył to przed światem przez swój chrzest. Chcę się pomodlić z wami, podczas gdy wy zastanawiacie się nad tym wyborem. O Boże, wybór jest jasny. Wolność, przyjaźń na zawsze. Jezus powiedział, kto uwierzy i ochrzci się, zbawiony będzie. Boże, widzisz te serca, te umysły zmagające się na całym świecie w tej chwili. Daj Jemu, daj jej odwagę i okaż swą łaskę. Pomóż podjąć decyzję, aby naśladować Ciebie przez resztę swego życia. W imię Jezusa Chrystusa, naszego Odkupiciela i Zbawiciela. Amen.